Choć patrzysz na mnie tak, uwierzyć w to nie mogę, że nie wiesz tego sam. Spoglądasz na mnie wrogo, bo ktoś ci kazał stać i sam już nie wiesz po co mamy się tak bać. Zwariował świat, ktoś lepszy jest, ktoś nie, ktoś wie, że lepiej wie. Zwariował świat, podzielił mnie i ciebie, stoimy obok siebie. Zobacz, co widzisz między nami, jesteśmy tacy sami, proszę. Zobacz, co widzisz między nami, jesteśmy tacy sami. Jesteś moim wrogiem, nie musisz kryć już tak emocji swych pod maską. Chcę widzieć twoją twarz, gdy patrzę w twoje oczy. Wiem, że też tak masz. Jesteś moim wrogiem, nie ma wroga w nas. Zwariował świat, ktoś lepszy jest, ktoś nie, ktoś wie, że lepiej wie. Zwariował świat, podzielił mnie i ciebie, stoimy obok siebie. Zobacz, co widzisz między nami, jesteśmy tacy sami, proszę. Zobacz, co widzisz między nami, jesteśmy tacy sami. Nie jesteś moim wrogiem, choć patrzysz na mnie tak. Uwierzyć w to nie mogę, że nie wiesz tego sam. I wiem, że gdzieś głęboko przeraża cię ten świat, gdzie ktoś ci daje nakaz, gdzie brata bije brat. Zobacz, co widzisz między nami, jesteśmy tacy sami, proszę. Zobacz, co widzisz między nami, jesteśmy tacy sami, proszę. Zobacz, co jesteśmy. Dobry wieczór. Grzegorz Lecuń, Strażnicy Wolności. Witam bardzo wszystkich serdecznie, naszych widzów i słuchaczy, którzy postanowili obejrzeć dzisiejsze nasze analizy, a powiemy sobie o tym, jak to a propos wyborów samorządowych, między innymi o tym, jak to właśnie różne trybiki tej całej machiny globalistycznej na tych szczeblach samorządowych podłączają się pod globalistyczne zamordyzmy typu Zielony Wał i uczestniczą w tym na tyle, na ile mogą i starają się wykrzesać z siebie wszelkie siły, ażeby podporządkować się tym bandytom z centrali New York i London City. Ale nie tylko o tym. Dzisiaj pomoże mi skomentować to wszystko nasz szacowny gość, dr Piotr Rubas. Witam cię, Piotrze. Witaj, Grzegorzu. Dobry wieczór wszystkim. Napiszcie, czy nas słychać i widać, bo jak zwykle nadajemy na żywo. Niestety jest jeden problem. Dzisiaj jesteśmy tylko i wyłącznie w tym momencie na żywo, tylko i wyłącznie na Facebooku nadajemy na żywo, ponieważ okazuje się, że otrzymaliśmy bana tymczasowego, na szczęście jeszcze na YouTubie. Jakiś któryś tam z poprzednich programów sprzed pół roku. Oczywiście nie zagłębiamy się w to, jakie są tam przyczyny tego, bo to tego nikt nie odgadnie. Algorytmy
sztuczna inteligencja rządzi nami i tym światem. Nikogo nie interesuje prawda, nikogo nie interesują fakty, zwłaszcza kiedy kontroluje cię i sprawdza maszyna, Piotrze. Więc jesteśmy na żywo na Facebooku, na YouTubie pojawimy się pewnie początkiem przyszłego tygodnia. Dlatego tych wszystkich, którzy subskrybują nasze kanały, nasz program na YouTubie, zachęcamy do tego, żebyście tutaj zasubskrybowali go na Facebooku. Grzegorz Hercuń, niezależny obywatel. Więc tak, żebyście mieli tutaj możliwość bycia z nami na bieżąco. Zanim przejdziemy do konkretów, to przypominam, możecie wesprzeć naszą działalność, nasze media, naszą edukację, naszą produkcję zdrowej żywności i to wszystko, co robimy w naszej fundacji. Finansowo numer rachunku, jeżeli chodzi o nasze fundacje, widzicie tutaj poniżej, biegnie na pasku biało-czerwonym. Będziemy bardzo wdzięczni, a tym, którzy nas wspierają, bardzo serdecznie dziękujemy. Jak widzicie, również mamy pasek zielony, przeznaczony dla tych, którzy nas wspierają i którzy firmy, które są razem z nami, którymi zarządzają ludzie niezłomni. Można się tam jest numer telefonu też, jeżeli chodzi o to, że można się już wpisywać na listę następnych klientów, jeżeli chodzi o zdrową żywność, czyli o nasze jajka. Można wysyłać SMS-a, bo w lecie będą nowe miejsca na nowych klientów. No i oczywiście jak ktoś chce w drugą stronę, tu. Ktoś będzie chciał się wypowiedzieć w kwestii poruszanych tematów, to oczywiście nasz telefon tu jest dostępny dla was. Bardzo polecamy się na ten dzisiejszy program. Dobrze, zaczniemy od wyborów samorządowych oczywiście, ale zanim przejdziemy tu do konkretnych przykładów z życia Piotra Podwórka, czyli z Kalisza, bo to są bardzo zabawne te sytuacje, które tam się pojawiły. Chciałbym, żebyśmy tak ogólnie sobie spojrzeli na te wybory i ocenili w perspektywie tych wolnościowych i antysystemowych odłamów, które tam startują, czyli Konfederacja, krótko mówiąc, bo Konfederacja, Piotrze, startuje z bezpartyjnymi samorządowcami i to tutaj zwróciłeś uwagę, że to jest bardzo dziwna koalicja i trochę tego nie rozumiemy. Po pierwsze, to są bezpartyjni samorządowcy, ale to nie są ci bezpartyjni samorządowcy, którzy są partią. To są inni jacyś. Znaczy nie, bo tam był rozłam, zdaje się, jakiś i część z nich poszła na tą współpracę z Konfederacją, a część nie. Aha. I ta część, która poszła, jakby no, ta druga część twierdzi, że oni sobie przywłaszczyli logo i jakaś tam była rozprawa w sądzie, nie wiem, zapowiadali, że skierują sprawę po prostu do sądu. Jak to się rozwinęło, nie wiem, bo nie, aż tak tego nie śledziłem. W każdym razie najbardziej tutaj groteskową rzeczą jest to, że owa formacja, już nieważne, który odłam, ale ci tak zwani bezpartyjni samorządowcy są klasyczną partią polityczną. Tak, no ale właśnie podobno ci, którzy są jakby w koalicji z Konfederacją, to właśnie nie są. To jest ten odłam, nie, który nie jest partią. Są... Rozumiem, ale to są ludzie, którzy po prostu gdzieś tam w samorządach należą do lokalnego układu i którzy no w swojej większości, no bo pewnie jakieś wyjątki chlubne są, ale którzy podążali, jak nie powiem co, z nurtem czy z prądem w czasie no, wiadomego świrusa i później w czasie no, wiadomej wojny, tak?
Znaczy, konkretnie mówiąc, ta pani, która tam jest jakby twarzą tych bezpartyjnych, która dzisiaj również występowała na konwencji Konfederacji Wolnościowców w Krakowie, no, znana jest z postów typu wspierajcie Owsiaka, typu każda maska za darmo dla każdego mieszkańca tutaj Kielc. Również zmieniajcie piece, które zanieczyszczają środowisko i tak dalej, i tak dalej. I no, co do postów, przepraszam ci wejdę w słowo, co do postów z krainą U, no to nie znalazłem w jej przypadku, akurat nie było nic takiego. Natomiast być może, nie wiem, czy jej mąż czasem czegoś nie publikował, ale ona... No, bo też jest samorządowcem w Kielcach. Tak. I ona bardzo tutaj ze swojej strony razem z mężem no bardzo się obnosi fotkami z Jurkiem Owsiakiem, tak, czyli no, z tą twarzą globalistycznej agendy, no symbolem segregacji sanitarnej, no bo pamiętajmy o tym, że w czasie no psychozy, korona psychozy, no właśnie fundacja Owsiaka była jednym z tutaj z pionierów wprowadzania tych paszportów wiadomych i segregacji, że tylko osoby z tym wiadomym certyfikatem miały wstęp na ich imprezy. Tak, tu chodzi o konkretnie... A pieniądze? O konkretnie o Katarzynę... O festiwal Woodstock. Tak, chodzi o konkretnie o panią Katarzynę Suchańską. O tak, teraz wyszedł jej nazwisko, bo tak nie pamiętałem. Tutaj Piotr, jako dogłębny analityk sytuacji politycznej, zawsze się zagłębia w szczegóły, bo te szczegóły są najważniejsze i obnaża to, jak te kulisy polityki wyglądają. Bo mówi się tutaj z jednej strony, że jesteśmy przeciwni Zielonemu Ładowi i tym wszystkim głupotom, a mimo wszystko jednak idziemy na układ z pewnymi postaciami, które nic przeciwko nie mają i jakby się z tym utożsamiają. Dlatego mamy za złe jakby nie to, że całej Konfederacji, bo dawno postawiliśmy krzyżyk na panu Męcenie czy Bosaku, którzy ani wolnościowcami, a tym bardziej antysystemowcami nie są, ale jeżeli chodzi o środowisko pana Brauna, zawsze tutaj mamy pretensje, bo jedynie jakby z tymi ludźmi coś nas tak łączy, jeżeli chodzi o światopogląd, bo z panem Męcenem to chyba nie bardzo cię coś łączy, Piotrze. Nie, absolutnie nic, Grzegorzu. I jakby no, mi zależy też, żeby to powiedzieć, bo w tych kwestiach niestety tutaj ci maherzy z centrali partyjnej, z Konfederacji uważają swoich wyborców za kompletnych idiotów, za osoby, które nie sięgają pamięcią wstecz dłużej niż miesiąc, tak? Nie są w stanie przeskrolować no, oficjalnych rzeczy, no bo ta pani Katarzyna Suchańska, no gdyby miała trochę przyzwoitości, to będąc w sojuszu właśnie z formacją, która chce się przedstawiać jako jakaś wolnościowa, powiedzmy, pozostająca w opozycji do systemu, pokasowałaby te obciachowe, wstydliwe posty no, z takiej samej przyzwoitości. I to mnie uderzyło, że po wystąpieniu Grzegorza Brauna, nomen omen, który no niestety też jakoś bardzo nie daleko pan, Grzegorz Braun idzie bardzo daleko na kompromis. Jeżeli idzie dokładnie, z Bosakiem, z Męcenem na kompromis, co dopiero z takimi ludźmi. Tak, uwarygadnia tych wszystkich drobnych cwaniaczków, tych partyjniaków, którzy, no tam wiadomo, jaka jest walka bulldogów pod dywanem, ale no po prostu szczytem hipokryzji. Piękna przemowa, część przesłuchałem, piękną polszczyzną, stylistycznie wspaniała przemowa Grzegorza Brauna właśnie z tej konwencji w Krakowie, promująca Berkowicza, ale po wystąpieniu Grzegorza Brauna występuje pani Katarzyna Suchańska, która jeszcze no, jesienią, zdaje się, ubiegłego roku, czyli jakieś pół roku temu, stwierdziła, że partia o nazwie Konfederacja, partia tworzona przez Bosaka, Męcena i Brauna, chcą w Polsce wprowadzić Iran, czyli jakiś reżim, który wprowadzi tutaj jakiś tam... restrykcje, które jej kobietom tak zwanym się nie podobają, kwestie aborcji, a ona jest za niskimi podatkami, ale w sprawy światopoglądowe absolutnie nie będzie się mieszać.
Więc no to absolutnie jedno do drugiego nie przystaje. Ta wypowiedź Grzegorza Brauna, no, z której elementami jakby no, nic tylko przyklasnąć, ale no, ten przekaz, który dostajemy, no to powoduje duży dysonans poznawczy, tak? Bo właśnie zaraz po wystąpieniu Grzegorza Brauna widzimy kogoś takiego jak Katarzyna Suchańska, która no, tutaj się obnosi z Wociami i z Owsiakiem. Wcześniej właśnie postulowała, żebyśmy się szprycowali, czy żeby wszyscy dostawali darmowe maseczki No w i Kielce. żebyśmy się nie truli, wymienili piec na nowy. No, dokładnie, bo właśnie to też jest jakby bardziej aktualne, żeby tu Czyli zlikwidować tak zielony zwaną. wał. Tak. Można, widzicie, jak działa ta polityka, jak działają te wybory, to co wam tłumaczymy, jak to wszystko jest i czy naprawdę wolnościowe, jakieś antysystemowe ugrupowanie ma szansę bez tego, żeby złamać swój kręgosłup. Jak widzicie, na tą chwilę nie jest to możliwe. Kompletnie. I przykłady z życia wzięte. Ale jeszcze, jeszcze grubsze przykłady z życia wzięte. Zanim, Piotrze, przejdziemy do twojego Kalisza, w którym to mieszkasz, często bywasz i chyba się nawet urodziłeś tam. To jeszcze a propos tych wszystkich machinacji politycznych i kombinacji układów na tak zwanej prawicowej scenie konfederacyjnej. I tutaj już nie wiem, o co chodzi. Chciałbym, żebyś ty mi wytłumaczył, bo nie wiem, czy. Bo tutaj widzieliśmy wszystkich razem na tej konwencji konfederacji w Krakowie. Czyli Braun, Bosak, poseł Wilk, poseł Płaczek. Błaszek, tak. Tyszka nawet był. Tak daleko przyjechał, tam z Gdańska czy z Gdyni. Poseł typowo związany z PiS-em i tu byli razem, aczkolwiek okazuje się, że w Lublinie są w innych obozach całkowicie. No Nie wiem, właśnie. czy słyszeliście, ale okazuje się, że w Lublinie to poseł Braun występuje, jakby jest w opozycji, w całkiem innego ma kandydata w stosunku do tego, jakiego ma poseł Mentzen i poseł Bejo. Z nowej Tak. nadziei. I ten poseł nazywa się, proszę, ja was zaraz tutaj puścimy. Znaczy, poseł, ten kandydat Kandydat na prezydenta Lublina. na prezydenta Lublina. To jest kandydat okołopisowski, kandydat związany z A nie. przeszłością PiS-a. Ale to nie jest bardziej kandydatem takim platformianym? Nie, on jakoś z IPN-em jest związany, ale w przeszłości Z miał związki IPN-em? z PiS-em. No ale to jest, Tak. tu jest Marcin Nowak. Należał do PSL, był związany z PiS, PO i uwaga, nie wiem jak to możliwe, ale z Polską 2050. A no proszę, czyli mamy pełny zestaw, jak w soczewce. No to jest dokładnie. Grzegorz i drodzy Państwo, to pięknie pokazuje, że Konfederacja, bo oni piątkę samorządową przygotowali. Właśnie pierwszym punktem jest rozbijemy układy, tak? I Rozbijemy układy. można się śmiać, bo to jest niezwykły kabaret. Oni sami są w układzie i ten ich kandydat, nie tylko w Lublinie, bo to można by mnożyć te przykłady. Gdzieś poparli jakiegoś członka byłego SLD, Braun się od tego odciął, no bo już by był obciach na całej linii, ale, no, ale tutaj właśnie pokazuje, że ten rozdźwięk między koroną Grzegorza Brauna no jest dość duży, ale jednak nie na tyle, żeby zerwać z tym wstydliwym środowiskiem tych partyjniaków, no bo właśnie Mentzen i Bosak mają innego kandydata, tego, którego wymieniłeś, który zaliczał wszystkie możliwe partie, no tak pięknie jak w soczewce, że to jest osoba systemowa, 100%, 100%, a kandydatem korony Grzegorza Brauna jest pan profesor Ryszard Zajączkowski. W Lublinie. W Lublinie, tak. A pan Nowak jest radnym od 17 lat. No i był związany z dotychczasowym tym prezydentem Lublina. Tak, to jest element Krzysztof establishmentu Żuk. lokalnego, tej lokalnej sitwy.
Tak, czyli Krzysztof Żuk, ale Krzysztof Żuk to nie jest związany z PiS-em, tylko on jest związany bardziej z tą lewicową całą, lewacką, no bo PiS to też nie jest lewica, lewacką siłą. I tutaj trochę się pożarli i nie miał gdzie pan Nowak startować i okazuje się, że znalazł się wakat w Konfederacji. Więc to jest No właśnie. takie, wiecie, no... No, ale że w Polska 2050 jeszcze zdążył być, no przecież ten twór jest od niedawna, tak? No, wszystko mogę zrozumieć, nie? Także wiecie, tutaj no, bardzo to wszystko wygląda kabaretowo, ale ja myślę, że powinniśmy to zaakceptować. Nie powinniśmy się na to oburzać, Piotrze. Tak jest skonstruowany ten system i każdy, kto w niego wierzy, musi się z tym pogodzić. To inaczej się nie da. Inaczej, żeby przetrwać, trzeba się ułożyć. Tak. Trzeba Niestety. się ubabrać, no bo oni przekalkulowali, że im się to opłaca i będą przyjmować różne takie spady z różnych jakichś tam lokalnych układów, układzików, z jakichś partyjek i no, nikt tego nie weryfikuje, czy to są osoby mające kręgosłup moralny, czy to te osoby nie kompromitowały się wcześniej, w przeszłości właśnie poparciem dla różnych stojących w absolutnej kontrze z wolnościowymi, prawicowymi postulatami, które no, niby głosi Konfederacja. No i przyjmują jak leci. I efekty są takie. Właśnie pięknym przykładem tego jest pani Katarzyna Suchańska. Tak jest. Tutaj jeszcze bym skomentował. Znalazłem samorządową piątkę Konfederacji. Punkt pierwszy. Rozbijemy układy. Dość skorumpowanych układów rządzących małymi ojczyznami. No właśnie Lublin, inne Nie no. miasta są tego doskonałym przykładem. Drugi punkt. Własny dom to własność. Stop przymusowym remontom klimatycznym budynków, na które nie będzie stać wielu Polaków. No, pani Katarzyna Suchańska, też jakby wpisująca się w wymianę tych pieców, w ramach, no też to idzie wszystko w nurcie tego Zielonego Ładu, tak? Bo do tego to walka ze smogiem, no właśnie tego typu narracja. Polska zdrowa żywność. Odrzucamy Zielony Ład, nie godzimy się na zalewanie Polski produktami rolno-spożywczymi z Ukrainy. No ja tu bym chciał przypomnieć głosowanie Konfederacji, jak głosowała w sprawie posiadania chociażby drobiu, tak? O czym robiłeś program w ubiegłym roku bodajże. No i później samorząd pełen energii. Dość polityki klimatycznej Unii i wolność przemieszczania się. Co do tego ostatniego punktu, to też bym dodał komentarz, że no jednak pamiętamy to, że Konfederacja, kiedy to ludzi zamykano w domach i w lockdownach, gospodarkę, to jednak no tutaj no specjalnie nie popisała się, Bardzo tak? długo Bo nie bardzo długo interweniowała, milczała. nie zabierała stanowiska, a wręcz Dokładnie. blokowała tych, którzy starali się w ich szeregach, z ich szeregów, no, sprzeciwiać temu wszystkiemu. Znamy przykład tutaj naszych przyjaciół z Wrocławia, którzy stawiali się za Anią Martynowską na przykład, którzy zostali wyrzuceni. Znaczy, oczywiście, to co do Srandemin, no to te nasze wywody nie dotyczą posła Brauna, zaznaczmy. No, oczywiście, Tak, bo to jest tylko jakby mówimy tu o tych inna klasa, tak. narodowo-wolnościowcach, tak zwanych. Pseudo. Więc tak to było. I taka jest ich historia. Niestety. Musimy Tak, przypominać. no. I no tutaj jakby no ta obecność właśnie posła Brauna i jego następnej osoby, która występowała po nim, pani Katarzyny Suchańskiej, no jest, no pokazuje, że to wszystko słabo wygląda, że oni nawet właśnie swoich wyborców nie szanują, bo potraktują ich jak idiotów, którzy nie połapią się, nie połączą tych punkcików, tych kropek i no stwierdzą, że coś tu nie gra, tak? Że pani, która pół roku temu mówiła, że Brown chce tu jakiś no, prawo jak w Iranie, czy jakieś fundamentalistyczne dotyczące aborcji, że ona jest absolutnie z nimi nie po drodze. No i tego typu wystąpienie jeszcze po przemowie Grzegorza Brauna, no jedno z drugim się nie klei.
Dobrze. Słuchajcie, ja tylko poproszę was, żebyście pomogli nam osiągnąć jakieś większe zasięgi. Dzięki temu, że udostępnicie i tam naciśniecie te wszystkie przyciski, serduszka czy kciuki w górę. Przyda się nam to. No i przypominam, że jesteśmy tylko na Facebooku na żywo, ponieważ mamy bana od właścicieli YouTube'a, czyli tej słynnej amerykańskiej korporacji, która dając nam namiastkę wolności służy jako główny cenzor tego, co można pokazywać w sieci. Ale nie ustajemy i się nie przejmujemy co do tego. Słuchajcie, dobrze, Piotr, przejdziemy teraz już, skończyliśmy temat ogólny, jeżeli chodzi o samorządy, czyli Konfederacji, bo to nas interesuje. Chyba, że chciałbyś się wypowiedzieć jeszcze na temat opcji innych politycznych, co do czym się różni PiS od Lewicy, jeżeli na przykład jest jakaś różnica? No, wiesz, już jest kopanie leżącego i no, tego, jak ktoś tego nie rozumie, no to my jest. Dlatego, to ty wielokrotnie powtarzałeś wcześniej, dlatego jakby skupiamy się na tej Konfederacji, bo dużo osób sensownych, wiedzących, co się dzieje na świecie, ale aż tak bardzo nie zagłębiający się w te wszystkie różne układy, układziki, sprężyny, kto z kim, kto tutaj za kim stoi i nie orientujący się w tych wszystkich niuansach czy brudach nawet właśnie politycznych, tej kuchni politycznej Konfederacji, z którą no, wielu wolnościowych Polaków się utożsamia, żeby pokazać tą patologię, że ta partia polityczna jest również elementem tego systemu i przy pomocy właśnie takiej masy, nawet jeżeli ktoś chce wierzyć, nieskazitelność posła Bosaka, posła Mentzena, to widzimy jak na dłoni, że biorą właśnie cały legion spadochroniarzy, którzy no, jeszcze parę miesięcy wcześniej głosili wprost sprzeczne hasła z tym, co głosiła i głosi nadal Konfederacja. Więc no, nie łudźcie się, że przy tej pomocy coś się tutaj zmieni, bo musi się wiele zmienić, żeby wszystko zostało po staremu, jak to ktoś mądrze powiedział. Tak jest. Zgadza się. Więc dlatego na tym skupiamy, żeby sobie to uzmysłowić, tak, tą hipokryzję. Bo cała reszta no to jest bagno. To jest już powiedzmy ruch mariański, patologia kompletna, level hard i tutaj no, trudno to komentować, jak ktoś żyje tylko rzeczywistością czerpaną z TVN-u, Polsatu czy reżimówki rządowej, a obecnie partii, to no, trudno by dotrzeć do takich osób. I właśnie trzeba skupiać się na osobach już światłych, już uświadomionych, a które jeszcze nie znają jakby pełni tej prawdy, bo system mogą zmienić dobrze zorganizowane mniejszości, nie większość. Tak. Ja, słuchajcie, właśnie miałem powiedzieć na wstępie. Dzisiejszy program będzie krótki i rzeczowy. Znaczy, nie to, żeby inne były nierzeczowe, ale dzisiejszy będzie troszeczkę krótszy, mam nadzieję. Ja tylko jeszcze powiem a propos tych wyborów i tego właśnie, kto to jest PiS, Lewica, Konfederacja. Z ostatnich moich rozmów z rolnikami, które możecie sobie tam też zobaczyć na naszych profilach, na Facebooku głównie, na tych blokadach rolniczych. No, wiele wiedzy mam, wiele analiz i tego, jak to tam sytuacja u nich wygląda, jaka jest ich wiedza na temat tego, co się dzieje, skąd się co bierze i dlaczego wkrótce mają być zlikwidowani. Widzę, jak jest niestety słaba świadomość. No tak to wygląda, tak jak większość społeczeństwa. Kiedy ja otrzymuję tam pytania, kiedy rozmawiamy ze sobą, i takie są no dosyć dziwne dla mnie, ale no takie dosyć skryte pytania, co ja myślę, czy może jednak na tą Konfederację zagłosować, bo oni zawsze głosowali na PSL albo PiS i może jednak lepiej będzie coś zmienić, nie? Także to oni są na tym etapie dosyć takim no tragicznym, można by powiedzieć, i to ja to doświadczam tych rozmów z tymi ludźmi. Nie to, żebym się nabijał, no bo cóż, ja wiem, że to tak wygląda świat i jakby
Ale no, to jest troszeczkę straszne i śmieszne zarazem i no, cały czas staram się wytłumaczyć tym ludziom, jak to wszystko wygląda. Że głosując na PSL, to głosujesz na swojego wroga, który zmierza ku temu, żeby cię zniszczyć. No i się mnie dopytują, czy bo tak się boją w ogóle tej Konfederacji jeszcze, no nie mówiąc już o Braunie czy Korwinie, to już jest dla nich faszyzm i rosyjska agentura. Więc to jest trudne i delikatnie staram się wytłumaczyć, że rzeczywiście, no, jeżeli mają iść głosować, no to przynajmniej niech nie głosują na PiS czy PSL. Nie mówię już o innych rzeczach, no, no może nie już zagłosują na kolegę Brauna. To już jest zawsze, no, tam jakiś krok do przodu. Może nie duży, ale zawsze coś, więc... No tak to wygląda w rzeczywistości, takie mamy społeczeństwo. Dlatego, słuchajcie, temu służą te nasze wieczorne rozmowy. Tutaj poświęcamy swój czas z wami. To nie jest tylko nasze dzieło, to jest dzieło naszych przyjaciół. Piotra, Adriana, Marzeny, Kasi i tak dalej, i tak dalej. Wielu ludzi wiemy, jesteśmy głęboko z tym wszystkim. Dzielimy się waszą, naszą wiedzą. Dlatego chcemy, żebyście to przekazywali, ażeby świadomość rosła i po to my jesteśmy. To jest, Piotrze, bardzo trudne zadanie. Nie wiem, czy wiesz, ale znaczy, ty wiesz najlepiej, bo czasami często się jesteś trochę zdruzgotany brakiem świadomości, wiedzy i dlatego cię namawiam, żebyś tym ludziom naszym, znaczy może nie naszym, ale tym, którzy chcą coś się otworzyć, żeby im trochę wytłumaczyć. Często, no, nie daje to efektów, ale uważam, że kiedyś to przyniesie. Dobrze, w każdym razie wracajmy do wyborów samorządowych i mam do ciebie pytanie, bardzo cię proszę, bo kiedyś byli oficerowie polityczni, nie wiem, czy są teraz. Są nadal? Nie, w Polsce? Bo w Kaliszu pojawi się niedługo oficer rowerowy. Nie wiem, czy nam wytłumaczysz, o co chodzi w tym Kaliszu, bo... Oficer polityczny był, nie wiem, jest taki bardzo duży powrót tutaj w tym, jak ktoś, nie, ktoś po prostu jeszcze sobie nie uświadamia, że my wracamy do czasów minionych, czyli lat od 50. do 80., no to te nazwy, które teraz się tworzy, powinny już naprawdę naprowadzać na pewne tory. No kiedyś byli oficerowie polityczni, teraz okazuje się, że będzie oficer rowerowy, nie, oficer klimatyczny, no nie, oficer równościowy. Kiedyś były, Piotrze, nie wiem czy wiesz, rady robotnicze były na przykład, nie? Kraj rad. Pamiętasz ten kraj rad, nie? No i to były, te rady to były rady robotnicze, czy robotnicze chłopskie tam jakieś tak, nie? A teraz mamy na przykład rady kobiet. Nie wiem, no, no niby takie pozytywne, ale no to trochę mi się to źle kojarzy. I teraz są nowe pomysły, no tak niektóre jełopy, że tak powiem, żeby zabłysnąć w przestrzeni wyborczo-medialnej, wymyślają właśnie takie, nie wiem, niedługo wymyślą, może wrócimy do nazw takich typowo sowieckich jakichś, że łagr na przykład to będzie coś pozytywnego. No łagr, taki zielony łagr na przykład, to może brzmieć ten. I wracamy tak, oficer rowerowy, Piotrze, no, wytłumacz, pan profesor, pan profesor, Piotrze, profesor, oficer rowerowy i to pokazuje cały system. Co do nomenklatury bolszewickiej, sowieckiej, to już są przecież, są komisarze, tak? Byli komisarze bolszewicy, mamy komisarzy europejskich, więc no wiem. Rada Komisarzy Europejskich. No, oni się nie kryją z tym. Tak, to jest wszystko śmieszne, tylko że prawdziwe i dlatego też niestety tragiczne. Chodzi mianowicie o to, że kandydat, jakby tutaj z poparcia, lokalny kandydat na prezydenta miasta Kalisza, Koalicji Obywatelskiej, popierany również przez lokalne struktury lewicy, profesor Piotr Łuszczykiewicz, którego no, pół Kalisza jest zarzucone jego plakatami, banerami, aczkolwiek myślę, że on ma małe szanse na elekcję, bo raczej dotychczasowy prezydent Kinastowski
będzie On jest z tutaj jakiego ramienia dotychczasowy, tak na marginesie? dotychczasowy, on był związany z lokalną, jakby tutaj, z lokalnym układzikiem, A. samorządny Kalisz. To wypączkowało od niejakiego Janusza Pęcherza, tego, który zabłysnął, w cudzysłowie oczywiście, niechlubnie się zapisał. To jeszcze było przed Świrusem w 2018 roku. On był senatorem już wtedy z poparcia PO. Ten jego mentor, że tak powiem, tak, od którego on się odłączył, ale Janusz Pęcherz, proszę sobie zapamiętać to nazwisko, on postulował, żeby nie przyjmować dzieci do przedszkola bez wiadomego świadectwa. Co ty? Świadectwa zaszprycowania. Tak, żeby był inicjatorem tego typu ustawy ogólnopolskiej. To jakoś potem nie przeszło, utknęło, ale on to promował. Między innymi on. No i to było ten tak zwany samorządny Kalisz, i z tego oni potem tam się pokłócili i jakby się odłączyli. Także ci, co są, no to jest taki lokalny układzik, wiadomo. No ale taki lewacki bardziej. Lewicujący, o tak powiem, lewakujący, orbitujący w kierunku lewactwa, no bo jak były czarne protesty, to Kinastowski Krystian, obecny prezydent Kalisza, popierał te protesty, a nie zaszkodziło mu to pojawiać się na uroczystościach kościelnych i tam witać się z biskupem, z prałatami. Więc Bogu świeczkę i diabłu ogarek, to jest pospolita rzecz, że tak powiem, lokalnie, w samorządzie i wyżej też. No więc, ale on nie ma jeszcze tak głupich pomysłów, właśnie dotychczasowy prezydent Krystian Kinastowski, aczkolwiek też się oczywiście, no prawie wszyscy włodarze miast w Polsce wpisuje w tą narrację, z tą strategię Zielonego Ładu, czyli walka z kierowcami, no objawiająca się tym, że się likwiduje miejsca parkingowe, wstawia się drogi rowerowe w miejscach zupełnie bezsensownych, gdzie droga rowerowa się zaczyna znikąd i kończy się znikąd, tak? I, no, to jest taki absurd, no ale no, nie ma to jeszcze takiego charakteru jak powiedzmy Trzaskowski w Warszawie, czy Poznań, czy Kraków, tak? No bo to jest Jeszcze. bardziej prowincjonalne miasto, więc Tak, jakby. no bo Kalisz to prowincja, miasto 100-tysięczne, najstarsze miasto w Polsce, notabene. Ale jakby ten kandydat tutaj wysunięty na kandydat na fotel prezydenta Kalisza, Piotr Ruszczykiewicz, przebił wszystkich, ponieważ no dobrze, że siedziałem w fotelu, bo jak przeczytałem ten artykuł z kalisi.pl, to myślałem, że spadnę. Otóż pan profesor, właśnie to To pokazuje, jest, to nie, to czym jest. jest profesura w dzisiejszych czasach, że to jest no raczej powód do wstydu, tak? Pan profesor stwierdził, po pierwsze, że Park Kaliski jest zaniedbany, że w parku są tylko drzewa i są tylko Tylko jakieś drzewa i tam, trawa. ta i trawa, i że brakuje uzupełnienia i trzeba powołać instytucję, uwaga, konserwatora roślin. Ale jeszcze głupszym, jeszcze przebijającym wszystko jest właśnie jego umizgiwanie się do środowiska, no jakichś takich, tego co tutaj koledzy z Warszawy, Robert Wasilewski, którego pozdrawiamy, właśnie mi Pozdrawiamy, tak. opowiadał wielokrotnie, że między innymi cykliści, rowerzyści w Warszawie są bardzo tacy roszczeniowi, wrogo nastawieni do kierowców, i tutaj kandydat platformiany, profesor Ruszczykiewicz, no puszcza oko w kierunku właśnie rowerzystów i stwierdził, że infrastruktura rowerowa, gdzie to już co wspomniałem, walczy się z kierowcami, likwiduje się miejsca parkingowe, gdzie one są potrzebne, odcinek ulicy Górnośląskiej, potem Wrocławskiej od Rogatki, w kierunku centrum, no zlikwidowano tam kilkadziesiąt miejsc, niektóre pasy są blokowane, no bo auta stają, czy kurierzy, no i to wszystko powoduje utrudnienia w ruchu, a on chce iść krok dalej, te ścieżki rowerowe chce rozwijać jeszcze bardziej i stwierdził, że on, jak zostanie prezydentem Kalisza, to powoła, uwaga, oficera rowerowego.
Dobrze, dziękujemy, do widzenia. Więcej nie mam nic do powiedzenia. Nie, co, jak to skomentować w ogóle? No, ale nie, Nie, ja nie. powiem tylko tak. Byłaby to osoba, która wybierana by była przez środowisko rowerzystów, do której by mieli pełne zaufanie, ale to by się odbywało w jakichś wyborach powszechnych, ta wybór tego komisarza, nie, tego Widzę. oficera. Nie, jakieś wybory by były, czy jak to? Nie Nie rozumiem. wiem, nie wiem, ale to podejrzewam, że. Trzeba mieć kartę rowerową, rozumiem, żeby uczestniczyć w takich wyborach. Pewnie tak, pewnie kartę rowerową i tęczowy stempelek od lokalnego Komitetu Rewolucyjnego Lewicy. No bo on też jest kandydatem lewicy, notabene. On zresztą wykłada tutaj w Kaliskim PWSZ-cie, zdaje się, albo tak, już nie PWSZ-cie, bo przemianowany został Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa PWSZ Kaliski na Uniwersytet Kaliski. No tak, który ostatnio. Ale on jest wykładowcą lokalnie, no więc to pokazuje, kto uczy młodzież, kto przygotowuje młode pokolenia. No jest to tragifarsa, a co do oficera rowerowego, to tak jak świetnie to Grzegorz określiłeś, idziemy w kierunku takiej głębokiej komuny, oczywiście technologicznie dużo bardziej zaawansowanej, ale wyskoczy jakiś pan w mundurze z lizakiem i podejrzewam, że on będzie miał uprawnienia do wlepania mandatów, tak, kierowcom, Oficer. tym znienawidzonym kierowcom za na przykład przekroczenie prędkości 30 Tak. na godzinę, bo Tak powstała pamiętajmy służba o tym. rowerowa. Z czasem, która Tak. będzie miała swoje uprawnienia, to jest pierwszy krok. Dokładnie. Śmiejcie się, Dokładnie. ale to jest pierwszy krok ku temu. Naprawdę, ku takiej nienormalności. I teraz, no jak wybierana przez środowisko rowerzystów, do której mieliby pełne zaufanie. No nie, no to po prostu wiecie, ale kogo. Środowisko rowerzystów to byłoby jakie środowisko? Kto by mógłby być w tym środowisku? Czy byłyby jakieś specjalne, na przykład egzaminy, żeby być w tym środowisku tym rowerzystów? Czy jakieś specjalne zaświadczenia? Czy jakieś specjalne trzeba by mieć legitymację, że jest się w tym środowisku rowerzystów? Bo ja wiem, że ty też lubisz jeździć na rowerze, na przykład. Nie wiem, czy spełniasz Nie, no wymogi. oczywiście. Ja lubię jeździć na rowerze, ale no, nie wpisuję się w tą narrację, Czy w te trendy. Cię Pewnie nie przyjęli, został. musiałbyś zdać jakiś test albo egzamin na przykład i musiałbyś powiedzieć, jaka długość ścieżek jest w Kaliszu i czy one są dobrze doświetlone i czy spełniają wymogi ekośrodowiska. Jakieś, no, chyba trzeba będzie następne testy, następna komisja będzie musiała powstać. No, no wiemy, no, biurokracja rodzi biurokrację i tak w kółko można by się bawić. To jest szok po prostu, a są ulice w centrum Kalisza, gdzie jest pełno dziur i tym się nikt nie interesuje, że no sobie auta niszczą zawieszenie, nikogo to nie obchodzi. Ale Piotrze, ale nie, bo ty, przepraszam cię. No bo ty nie rozumiesz podstawowych spraw. No po co remontować drogi, skoro niedługo samochody nie będą potrzebne? No właśnie, Dlatego się robi dokładnie. ścieżki rowerowe, doświetla się je, żeby można było jeździć na rowerach, na hulajnogach. Taki jest plan. Do pracy tutaj, jak pan pisze, profesor, żeby do pracy były wyjazdowe z miasta do relaksu i także wszędzie. Potem, jak już się zapewnią te ścieżki rowerowe, że będą w 100% bezpieczne i dojedziesz wszędzie, to ci powiedzą, że słuchaj, po co ci ten samochód? Jak możesz rowerem wszędzie dojechać? Tak. I o to tu chodzi, no. A starsza osoba, której nie można wsadzić na rower, no to zastrzyk dostanie i po problemie, no, do Starsza piachu. osoba, przepraszam, kogo to obchodzi? Starsza osoba. Starsza osoba może sobie leżeć w domu i oglądać telewizję i tyle. TVN albo No, KOS. na przykład. Na przykład. W każdym razie, słuchajcie, ale to jest tak, że pamiętajmy o jednym. Ci ludzie wiedzą w tych wyborach samorządowych, rzucając właśnie w eter takie swoje programy wyborcze i takie szczegóły, jeżeli chodzi o te ich propozycje tutaj funkcjonowania w tej rzeczywistości samorządowej, oni wiedzą, że to są bardzo biorące tematy i bardzo biorące postulaty, ponieważ większość społeczeństwa jest tak ustawiana pod te postulaty, pod tą zieloną energię, pod te zielone różne głupoty i że ona to chwyci. Więc taki drugi z gupol, który wymyśla takie rzeczy,
robi to dlatego, że wie, że dzięki temu uzyska jakiś elektorat mainstreamowy, lemmingowy, który to elektorat jest ogłupiony i on na ten elektorat, i on o ten elektorat walczy i wie, że może tutaj dużo ugrać. Bo jak wiemy, jakieś 80 przynajmniej społeczeństwa jest maksymalnie ogłupione. Dlatego Piotr Rubas nie jest zwolennikiem demokracji. Niestety, ham jeden. Nawet demokracji bezpośredniej. To też demokracja bezpośrednia to jest takie słowo wyty, którym no, te środowiska wolnościowe, takie niepokorne, łatwo omamić. Tak, że słuchaj, będziesz mógł zagłosować, ale nikt... Wolność. Tak, wolność. Słuchaj, możecie coś zmienić. Tak. Bo przecież ludzie, jak dostaną władzę w swoje ręce, to niech tych polityków rozniosą. No. Dlaczego ich nie roznieśli w tych wyborach? Jesteśmy suwerenem, tak? Właśnie. Właśnie. W wyborach źle zagłosowaliśmy, ale w referendum dobrze zagłosujemy. Tak. Wtedy będziesz wszystko się zmieni. Szwajcaria była przecież wyspą wolności w czasie świrusa, tak? No, oczywiście, lockdownem. Oczywiście ironizuje, tak? No. Nie dziwmy się, że 80% społeczeństwa zachowuje się jak głupole, bardzo mi przykro to mówić. Słuchajcie, jest po 22, więc możemy iść na ostro. Nie będzie wulgaryzmów ani erotyki, ale będzie prawda, taka dosyć drastyczna. Kto nie chce, kto wierzy w referenda i tak dalej, no to dobrze. My przemawiamy. Naszym celem, Piotrze, jest 10% społeczeństwa. Na resztę mam wywalone, powiem ci. 10% ludzi nie tylko świadomych, ale tak jak Adrian to ostatnio powiedział, zdeterminowanych jest w stanie zmienić system. I o tych ludzi nam chodzi. Nie walczymy o większość, bo wiemy, że tej większości nigdy nie osiągniemy. Nie ma na to szans, prawda? Oczywiście. Jest to niemożliwe. A właśnie nie ma na to szans ze względu na to, że większa część społeczeństwa jest edukowana przez ludzi takich, którzy są wyedukowani przez takich właśnie profesorów, jak za naszymi plecami z Kalisza, jak profesor Łuszczykiewicz. I niestety on edukuje tak zwane lokalne elity, nauczycieli, menadżerów i tak dalej. Więc skoro ten człowiek edukuje tych ludzi, a oni przekazują, oni są autorytetami w swoich środowiskach, więc i trwa to od kilkudziesięciu lat, oznacza to, że przez kilkadziesiąt lat myślenie ludzi, na których oni miały wpływ, się nie zmieni. Bardzo mi jest przykro. Niestety, rozumiem, że oglądalność naszego programu może spaść, ale gówno mnie to obchodzi. Najważniejsza jest prawda tutaj w tym wszystkim. Stajmy z prawdą naprzeciwko, jak mówił nasz były kolega. No powiedzmy ja sobie... Przepraszam, ci wejdę w słowo, że zawsze się zastanawiałem, skąd wytrzasnął tą frazę, bo pierwszy raz słyszałem w jego ustach. Zawsze znałem, spójrzmy prawdzie w oczy, ale być może jest takie powiedzenie. No. Dlatego wiecie, no nasze programy są bardzo trudne i nie dla wszystkich są, dlatego widzicie, no zawsze możecie pójść sobie tam na tuby propagandowe Bosaka i Mancena, tam będą mówić, że wszystko jest dobrze i niedługo wygramy, bo się złączymy z bezpartyjnymi z samorządu. No, kto wygra, to wygra, wygrają ci, którzy... Tak powiem, zostaną przy kolicie, tak jak ten pan Nowak przed 17 lat, niedługo będziemy o 20 w samorządzie. Na pewno nie jednego z rodziny ustawił tam, no i tak będzie to trwało. My przekazujemy prawdę, prawdę historii, prawdę o tym, jak wygląda system, jak to wszystko jest skonstruowane. Jeżeli komuś to nie podoba, oczywiście nie przymuszamy.
do naszych analiz. Ale czas profesorów tresowanych przez ostatnie kilkadziesiąt lat przez koncerny globalne i sponsorowane tej profesury musi się skończyć, ponieważ oni są główną przyczyną. Te tytuły naukowe różnego typu są niestety, Piotrze, w mojej ocenie główną przyczyną upadku tego systemu. Może, znaczy na szczęście, może upadku systemu w przyszłości, bo teraz jeszcze on jeszcze trwa, tak? Ale upadku, no, całkowitego upadku tej moralności i cywilizacji człowieka takiego w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. To są właśnie wytresowani profesorowie, doktorowie i wszelkiego typu autorytety, również lekarze, również prawnicy. Niestety. No, taka jest prawda. Jest prawda. Bo lekarze są traktowani jak autorytety. W dużej mierze w lokalnych społecznościach, w lokalnych środowiskach. A niestety, jak wiemy, no nie sprawdziliśmy, zwłaszcza w czasach covidiozy, w większości. Oczywiście zdarzały się pozytywne tutaj postacie, które znamy. Sporo, ale jednak to jest za mały odsetek. A są osobami kreującymi rzeczywistość w tych naszych lokalnych, małych społecznościach. Niestety okazali się głównie sprzedawcami różnych preparatów, za które mieli potężne pieniądze. Więc to jest właśnie ten no, ten Armagedon, który musi zmieść pewnego typu autorytetu. Między innymi takie jak za naszymi plecami. Bez tego nie ruszymy się. Dopóki będziecie wierzyć w tytuły, bo ja znam wielu ludzi z wykształceniem maturalnym albo nawet zawodowym, którzy naprawdę, albo pracujących na tej wsi, którzy to nie mają takiej wiedzy specjalistycznej w wielu aspektach, nie są tak werbalnie nawet rozwinięci, ale naprawdę wiedzą, co to jest prawdziwe życie i prawdziwy człowiek. I to jest najważniejsze. A ci tego nie wiedzą. Albo nie chcą wiedzieć. Bo dzięki temu, co głoszą, mają profity. I finansowe, medialne, PR-owe i wszelkiego typu. Niestety tak to wygląda. Dobra, może myślę, że tutaj trochę mamy podsumowane te całe samorządowe wybryki, jeżeli chodzi o oficera rowerowego i konfederację i z bezpartyjnych. Także tutaj troszeczkę to rozpracowaliśmy. Możemy przejść jeszcze na chwilę do rolnictwa, czy chciałeś coś dodać? Nie, no tutaj myślę, że temat wyczerpaliśmy. Ja bym tylko uzupełnił, że właśnie ten kandydat nieszczęsny z Platformy, on myślę, stosując tego typu pojęcia, które no, nam się wydają kuriozalne, no i są wyjątkowo głupie, jak oficer rowerowy, on przesuwa tak zwane okienko Overtona, czyli przesuwa tę granicę w dyskursie publicznym, którą ludzie jakby uznają za dopuszczalną i oswaja w ten sposób, no właśnie z tym, że jakaś służba, będą powołane kolejne służby, już takie zupełnie absurdalne, oficer rowerowy, konserwator zieleni, żeby dojść do tam za kilkanaście, kilkadziesiąt lat do tego, że na przykład ktoś będzie chciał skosić trawę przed swoim domem, jeżeli w ogóle takie będzie miał, bo
celem globalistów jest, żeby nikt nie posiadał swojego domu, tylko żeby ludzie byli skoszarowani w jakichś tam wielkich blokach, no i zamknięci w tych 15-minutowych gettach. Ale nawet powiedzmy na jakiś prozaiczną czynność byłaby potrzebna zgoda jakiejś służby, jakiegoś oficera. No powrót do czasów minionych, do czasów komunistycznych. Więc tego typu zabiegi no, nam się wydają niezmiernie idiotyczne, ale one to przesuwają i powtarzane przez inne jakieś tam opiniotwórcze środowiska no, będą oddziaływać na tą większą część społeczeństwa. Zgadzam się, dokładnie tak jak mówisz jest. Słuchajcie, dobrze, jeszcze chwilę, tylko chciałbym, żebyśmy podsumowali tutaj protesty rolnicze. Jest to ważne wydarzenie, uważam, i pokazuje też, jak to wszystko jest rozgrywane, kto przegrywa i kto na czym zyskuje i jak są rozgrywani rolnicy. Zrobiłem relację też z protestów u nas tutaj w okolicy rolniczych blokad w Łagiewnikach na skrzyżowaniu dróg krajowych, tak samo w Ząbkowicach, gdzie były zablokowane w środę drogi główne tutaj przebiegające z południa Dolnego Śląska na północ, które tutaj możecie zobaczyć sobie w tle teraz naszego programu. I są, no, są też jakby tutaj moje pewne przemyślenia, jeżeli chodzi o tą sytuację, tego co się dzieje. Wiadomo, że tutaj ci rolnicy są rozgrywani, wielu jest nieświadomych niestety, chociaż porządnych ludzi, z których ja sam poznałem i naprawdę przywiązujących wagę do ziemi polskiej i do tych swoich małych gospodarstw, mniejszych i większych. No i rozmowy, które z nimi toczymy, tu z naszymi znajomymi, przyjaciółmi, pokazują, że jest duża praca przed nami i przed nimi. Chociaż są też osoby tam wybitne, które dostrzegają pewne sprawy, ale tutaj w międzyczasie są mocno rozgrywani, Piotrze, oni i pewnie w większości dadzą się rozegrać, bo nie mają też wyjścia, ponieważ jakby te góry wszelkie, te organizacje rolnicze są mocno upolitycznione, mocno umoczone w tym globalizmie całym i są tak ustawione, żeby działać na korzyść tych, którzy nie są polskiego rolnictwa. I nie wiem, czy wiesz, że jakby przededniu, czy w tym samym przededniu, przededniu, w środę były te protesty, blokady w całej Polsce, 500-600 miejsc, gdzie były zablokowane główne szlaki komunikacyjne, a we wtorek odbyło się, tak pewnie na prędko skonstruowane i spreparowane spotkanie tutaj rolników, czyli przedstawicieli rolników z Ministerstwem Rolnictwa, z Kołodziejczakiem, z Siekierskim i podpisane zostało porozumienie, że będzie wszystko już w porządku, wszystko dobrze, idziemy tutaj, jesteśmy na dobrej drodze, czyli dzień wcześniej przed protestami rolniczymi, żeby pokazać, że tutaj jednak rolnicy wspierają ten rząd i są w komitywie z tym rządem. I tutaj jest tak, że czekaj, zaraz jeszcze puszczę tutaj, puszczę, pokażę, uzgodnienie z ministrem, 6 najważniejszych punktów się pokazało z ministrem Kołodziejczakiem, słynnym cwaniakiem, który to bardzo ładnie się ułożył z systemem, a teraz udaje, że jest po stronie rolników. W każdym razie jest to taka zagrywka, żeby tutaj wyciszyć, wypuścić powietrze z tego zapału,
się rozgrywa tych rolników, tak? Pokazuje im się, słuchajcie, ale właśnie przedstawiciele już się z nami dogadują i ci przedstawiciele uważają, że nasze rozwiązania są bardzo dobre i idziemy w dobrym kierunku, więc wy powinniście już tutaj się trochę odpuszczać. Oczywiście duża część rolników, duża część takich świadomych tych chłopaków jednak wie, że to nie idzie w dobrym kierunku, no ale jak zaczną mi tam odchodzić z tych barykad ich koledzy, którzy są mniej świadomi, no to będzie im ciężko to utrzymać. No i to wszystkim, wszystko to ku temu zmierza. Wcześniej, wiadomo, pacyfikacja fizyczna w Warszawie, pokazująca, słuchajcie, że jak będziecie protestować, to dostaniecie pałą po głowie i nie macie szans, bo my mamy naszych prowokatorów. Potem jedno czy drugie akcja też na tych głównych drogach, gdzie w kaskach białych wyskoczyli i kazali im schować traktory i nie blokować dróg. I plus jeszcze tutaj te pseudo porozumienia, w których jest śmiech na sali, w których to między innymi i są takie stwierdzenia, że strona społeczna będzie wspierać rząd w działaniach mających doprowadzić do zmian w zapisach Zielonego Ładu. Czyli rolnicy wspierają Donalda Tuska. I w dokumencie zgodzono się, tutaj czytamy właśnie akurat na temat.pl, takie lewackie te źródła, ale no tak, to jest powszechnie dostępna informacja. W dokumencie zgodzono się, że powodem trudnej sytuacji rolników jest przede wszystkim ten dokument, który podpisali ci niby przedstawiciele rolników, w których jest Serafin, który jest przedstawicielem rolników od 40 lat, czyli jest właściwie przedstawicielem tych rolników dłużej niż ty żyjesz na tym świecie. Czyli pewnie budował i socjalizm, i trzecią RP, i wszystko co możliwe. W dokumencie zgodzono się, że powodem trudnej sytuacji rolników jest przede wszystkim agresja Rosji w Ukrainie. oraz uwaga, bezwarunkowa zgoda Unii Europejskiej, no tutaj trochę racji jest, na nielimitowany import ukraińskich towarów rolnych. Poparta jednoznacznie stanowiskiem ówczesnego rządu RP. Słuchaj Piotrze, pozwolisz, że odbiorę telefon jeden i zaraz dam ci wypowiedzieć. Tak. Halo, dobry wieczór, kto się do nas dozwonił? Dobry wieczór, z tej strony Zosia. Tak jak 2 tygodnie czy 3 tygodnie temu. O, Zosia, cześć, witamy, cześć. Witamy cię, Zosiu. Co nam dzisiaj powiesz? A co wam powiem dzisiaj? No powiem wam, jesteśmy po 3-dniowym strajku, bo u nas 3 dni strajkowali. Moi synowie stali na zmiany. Dzisiaj jeden jest w pracy na służbie. A przypomnij, z jakiej części Polski jesteście? My jesteśmy z okolic Wrocławka, a protestowali na A1 tu na zjeździe. Najpierw protestowali na odcinku i Starej Jedynki i zablokowali autostradę, ale ponieważ były takie duże korki, się porobiły, no to zrobili tylko przejazd Starą Jedynką, autostrada była przez 3 dni nieprzejezdna. Mhm. No, był taki incydent nawet, że w Pikutkowie na tym zjeździe doszło do strzelaniny, to znaczy kierowca z tira strzelał do ciągnika, na szczęście pustego. Ale jak strzelał? Z broni krótkiej. Ale... Ostrą bronią strzelał do w ciągnik po prostu, no chyba już tak agresywny się zrobił. Nie żartuj, nie, ale nie, proszę cię, ostrą bronią strzelał kierowca? Tak, w kierunku ciągnika, dobrze, że nikogo nie było w ciągniku, no są zdjęcia, bo to już poszło w internecie, już jest, widziałam zdjęcia. Także no są, jest potłuczona szyba, gdyby ktoś był w środku, to na pewno by był no, zraniony. Także takie są sytuacje na naszych drogach. Polski kierowca? To chyba był polski kierowca, tak, 62-letni. Został tam aresztowany, no albo zmęczony, albo no, coś mu odpaliło, no nie wiem. No wszystkim już zaczyna odpalać. No wiadomo, to jest sytuacja dosyć... No, ale no powiedz mi, no ale dobrze, i teraz co dalej jakby, jak to wszystko widzicie? No właśnie nie wiem co dalej, bo to tak no, wczoraj zjechali, bo no, zmęczeni po 3 dniach i 3 nocach na zmianę. Powiem szczerze, że w komentarzach widzę nie za ciekawą sytuację, tam trochę jest tych wspierających, ale komentarze są masakryczne, nawet nie chcę powtarzać tutaj, bo wulgaryzmy i tak dalej, co oni chcą i no
w jaki sposób my mamy pokazać, jaka jest sytuacja. Ja to tłumaczę naszym znajomym, że to nie tylko rolników dotyczy, bo w sumie nas wszystkich. No. A jeszcze chyba podejrzewam, że rolnicy nawet nie są wszyscy świadomi, co nam chcą wpędzić, jeżeli ktoś ma kredyty i się nie wywiąże, a prawdopodobnie się nie wywiąże z tych kredytów, bo mamy ceny takie, jakie mamy, to jedno. Drugie, już nie ma kto skupować tych zbóż, bo już tak naciągnęli z tej Ukrainy, że po prostu nie ma kto. Ani zbóż, ani rzepaku, ani kukurydzy, no nie wiem, co tam oni jeszcze pościągali. Także jest problem i sobie wymyślili, że będą gospodarstwa opiekuńcze. Jak? A gospodarstwa opiekuńcze. A teraz wam wytłumaczę, o co to chodzi. W gospodarstwach opiekuńczych. Oni sobie tak wymyślili, że jak ktoś się nie wywiąże, to polikwidują domy opieki społecznej i wpakują sobie do gospodarstw po dwie, trzy, cztery, w zależności jaki duży dom, czy tam jakie warunki, staruszków, którymi trzeba się opiekować. Zanim zaczną się opiekować, to muszą przejść jakieś tam szkolenia, za które trzeba będzie zapłacić. Ale no zaraz, i tak dalej, i tak czekaj, dalej. Czekaj, czekaj, czekaj. Ale na przykład, dobra, jeżeli wam gospodarstwo splajtuje, to że co, dadzą wam jakieś osoby starsze? To będzie taka szansa dla tych, którzy chcą mieszkać jeszcze dalej w tych swoich domach. I to muszą właśnie się zająć. To jest takie tak zwane gospodarstwo opiekuńcze. Warunki stwarzasz, wiesz, bo przyroda będzie. A dla tych starszych osób, że będziesz tam im stwarzać warunki do takiego jakby przetrwania życia w takich dobrych warunkach i będziecie mogli tam jeszcze mieszkać pod warunkiem, że się nimi zajmiecie, tak? Tak. Gospodarstwo będzie takie, no zielony ład, no będzie opiekuńcze, czyli będzie przyroda, wtedy będziesz mogli krowę sobie trzymać, prawdopodobnie te warzywa. Mógłbyś sobie zasiać, żeby to no, w taki sposób sobie czyli ten staruszek... takie jeszcze pseudogospodarstwo, takie, że możesz jeszcze jakby tam zostawią ci namiastkę pod warunkiem, że pójdziesz na układ z nimi, no i oczywiście umorzą ci ten kredyt, ale będą cię jakoś dofinansowywać, bo będziesz miał... Tak, to się miała... jakoś tam nazywa, wiesz, że ja to już teraz nie tego, tylko jak ja jaki to socjalizm. Usłyszałam, to ale mnie komuna. Normalnie... Ręce opadły ale i ja mówię, ziemię, Boże, a ziemię co oni chcą zrobić? No naprawdę, to oni już... No ale co z ziemią, z tą całą ziemią? Potem wam zostanie samo gospodarstwo jakby taki jakby obejścia, a ziemia ja to pewnie zostanie na pójdzie gdzieś... Właśnie nie wiem, wiesz co, ja to podejrzewam, że to nie doczytałam, jeszcze nie wchodzę w to aż tak bardzo, bo po prostu mnie to już się... Wiesz, ja już jestem emerytką, ale no moje dzieciaki na szczęście nie są zadłużeni, bo oni to tak wszystko jakoś w miarę ostrożnie, tak jak zresztą myśmy robili, to też tak było ostrożnie, bo nigdy nie wiadomo. Także na szczęście nie mają żadnych takich kredytów. Nie wiem, czy już tam wszystko to pospłacali z tej Unii, czy nie, już nawet nie wchodzę w to, bo jak za dużo człowiek wie, to też niepotrzebnie, że tak, no tak powiem, w moim wieku. Ale podejrzewam, że o ziemię, to ziemią już by się ktoś inny zajął, to tylko chodzi o to, żeby się właśnie nie wyprowadzić z tego tak jakby domostwa. Tak. A resztą ziemią to już by się tam odpowiednio ktoś inny zajął. Podejrzewam, że takie plany mają. Także zapewne. Widzicie, o co to w tym wszystkim chodzi. Polskę chcą zrobić jako dom opieki społecznej, jako śmietnisko, no nie wiem jeszcze co, bo no to tak z góry to właściwie nam nic nie wolno, a kto inny wszystko może. No już w ogóle to jest, ręce opadają. My to cały czas wspieramy, podejrzewam, że rolnicy się nie poddają, chociaż przykre to jest, naprawdę. 3 dni stali pomęczeni, na zmiany, na, no wiesz, te niektórzy kierowcy no, trąbią, są, wspomagają, ale tak w komentarzach jak patrzę, to jestem załamana. Ale nie, to już po prostu nie idzie, żeby to odpuścić, bo za daleko to już zaszło. No dobrze, ale powiedz mi, bo wiesz, tam zostały podpisane z Kołodziejczakiem i Siekierczakiem. Nie, to wszystko, to my rolnicy na to nie patrzymy, co oni podpisali, bo żadne... Ja wiem, żadne tylko że wiesz, to idzie jako przekaz tak medialny, nie? No medialnie to oni wszyscy, ja wiadomo, że telewizja to co mówi, to niektórzy w to święcie wierzą i tego. Nie, to jest wszystko nieważne, to co oni sobie wymyślili i podpisali, bo od samego początku myśmy mówili, że żadne związki solidarnościowe, takie jak ta Solidarność i inne tam izby rolnicze i tak dalej, to są stare, po prostu zasiedziałe
członkowie i góra i siedzą tyle lat i ja mówię, dlaczego nigdy nie ma, mnie to denerwuje, bo na przykład mamy u siebie, tam jest przedstawiciel tych związków całych, dlaczego nie ma co jakiś czas spotkań takich, są miejsca, są remizy na wsi, ładnie teraz wyremontowany, można się spotykać co jakiś czas. Dlaczego nie ma takich spotkań, że po prostu co 2 miesiące, co 3 miesiące, jak jest potrzeba, to szybciej, czy jak nie ma potrzeby, to za pół roku się spotykamy, omawiamy wszystkie sprawy, wszystkie bolączki i to jest zgłaszane. Po to powinien być chyba taki związek. Ja tak przynajmniej to rozumiem. Wiem, ale powiem ci tak, jak ja widzę, że na czele związku jednego czy drugiego, a takim przykładem jest pan Serafin, stoi on tam no, właściwie wiem, od 30 tak. lat, to powiem ci tak, ja rozumiem, ale znaczy nie rozumiem, ale na 30 lat, jeżeli jest ktoś na jednym tym samym stanowisku, no to coś jest nie tak. To jest, delikatnie mówiąc, coś Oczywiście. Nie tak. Oczywiście. I widzisz teraz młody chłopak, bo to ja widziałam ten fragment z Wielkopolski, młody chłopak pyta się, co on tu robi, bo no, to jest nagrane akurat, co on tu robi w ogóle, dlaczego on wywiadu komukolwiek udziela, skoro on tu jest w ogóle nie w temacie. Bo my to wszystko organizujemy, rolnicy, ja widzę, że tu w całej Polsce było, niedawno było spotkanie, gdzieś tam w Łodzi mieli, z tego co wiem, z całej Polski się zjechali w jedno miejsce, żadnych związkowców, a oni, dlaczego media w ogóle z nimi rozmawiają? To jest wszystko ugrane. No, no to właśnie, właśnie, a to jest ten kabaret, to jest ten teatr, tak, rozumiesz, tak. Że te media wiedzą, z kim mają rozmawiać, po to one z tymi rozmawiają, bo wiedzą, że muszą z nimi rozmawiać, żeby tak. potem ich przekaz szedł dalej, bo jakby rozmawiali z kimś, kto jest niezależny, to by nikt tego nie chciał pokazać i nie chciałby tego przyjąć do wiadomości. Tak, ale i później idzie taki, widzisz, przekaz i masz w internecie takie same odczucia, że oni już się dogadali, a wy 8 lat żeście nie reagowali, my w ogóle nie reagowaliśmy przez cały ten czas, kiedy właśnie te związki powstały, bo to było, myśmy zostali oszukani tak naprawdę mówiąc, no bo no jak inaczej to odbierać? No. Ja mówię, lata 80., jak myśmy zaczynali z mężem gospodarowanie, to dla nas wtedy chyba lata były najlepsze. Bo jakieś te ceny były realne, jakoś można było sobie zaplanować. My mamy 5 dzieci. I jakiś taki czas był, że naprawdę działo się dobrze na wsi i my mówimy, a co roku to każdemu dziecku coś się pomoże, jakiś tam dom, czy jakąś ziemię, czy cokolwiek, żeby miały jakieś zabezpieczenia. No jak po jakimś czasie to rypło, ale to nie krótko było, to żeśmy się odbili tak od dna, że no tak, no, już mamy dobrze. My nigdy żadnych kredytów staraliśmy się nie brać i dawaliśmy sobie radę. Ja mówię, tak nas po prostu omamili tą Unią, że ja mówię, że my daliśmy się na to nabrać, to po prostu masakra. Bo ja mówię, to było tak krok po kroczku, to nie było tak, że od razu hura, tylko oni to wiedzieli, jak zrobić. Najpierw po troszeczku, najpierw nam dali to, co chcieli dać, bez żadnych warunków, a później coraz bardziej, aż do tego momentu. Także, no nie wiem, jak my się pozbieramy, ale się nie poddamy się, nie. Tu oni liczą, że przyjdą, bo ziemię to już się uprawia, już to, co było trzeba zrobić, to już chłopaki częściowo zrobili. Teraz czekają na lepszą pogodę, żeby posiać i będziemy dalej reagować. To nie ma tak, że to odpuścimy, na pewno nie. Ja tak mówię, odpuścimy, bo ja też w tym żyję. Ja tu z synową żeśmy 3 dni pod rząd gotowały im posiłki, gorące zupy, żeby mieli wszyscy całe kotły, nawet policja się używiła. Także policjanci byli super, byli po stronie naszej i naprawdę było no tak, jak powinno być. Także nie odpuścimy i podejrzewam, że nawet gdy przyjdą do żniw, jakbyśmy się nawet nie dogadali i nie zrobili, widzę, że cała Europa już zaczyna też się gotować, bo w Niemczech też tam widzę, zresztą mój jest Piotr, to pewno lepiej powie niż ja, bo ja tu jakoś teraz widzę, że mi to wszystko blokują, ja nie wiem, czy się za bardzo udzielam i nie widzę za dużo komentarzy piszę i może mi też blokują, że nie wszystko widzę, że tak powiem. Ale widzę, że cała Europa, także jakbyśmy może rzeczywiście coś pomyśleli, żeby to razem do tej Brukseli tam zadziałać, to może by to dało radę. No przecież to nie może garstka ludzi takich tam jakichś, co sobie wymyślili, rządzić całą Europą. No przecież to jest chore, to co oni powymyślali. No delikatnie mówiąc, chore. No,
I jak ja tłumaczę, no bo oni tak myślą wszyscy, że to tylko wieś i wieś, a ja mówię, słuchajcie, no jak wam wprowadzą podatki katastralne, oni w ogóle nie mają pojęcia, co to jest podatek katastralny. A ja mówię, a jak, albo w ogóle to, jak zaczęłam tłumaczyć, no bo tacy zachwyceni, bo Unia wszędzie drogi porobiła. No, to propaganda, ja mówię, jak propaganda. to Unia, tak, Unia, a mówię, to my nie płacimy na te drogi? 3% rocznego PKB to jest z No Unii. właśnie. I jak dopiero zaczęliśmy im tłumaczyć, to niektórzy takie buzie pootwierali, no bo no w mieście powiem szczerze, że w naszym wieku, czy trochę młodsi, to oni się takimi rzeczami w ogóle nie interesują. Oni wolą oglądać Królowe Życia i takie Tak. inne tam pierdoły. Wystarczył Netflix. No właśnie, a to co my tutaj oglądamy i czym się interesujemy, no to tak jakoś, no bo to jest takie, to nie jest takie radosne, to nie jest Nie, takie, no. To jest trudny temat, nad którym trzeba się pochylić, zastanowić, no przeanalizować właśnie. i zastanowić, czy nie zmienić coś w swoim życiu. A większość No. tak zwanych lemingów nie bardzo chce zmienić coś w życiu, chce obejrzeć film, napić się piwa i pogrillować. No i to jest ich cel, No, taki i tak. przedstawiony w TVN-ie. Tak, ja nawet jak byliśmy ostatnio na takim spotkaniu przy wódeczce i wszyscy no, tłumaczy, to no tak, no wszyscy wszystko wiedzą, znajomy taki, no siedzi, on zaczął opowiadać, no tak, ale to nie tylko wsi dotyczy. Ja mówię, słuchaj, no ale przed chwilą ja to o tym mówiłam. Dotarło, przetrawił. Ja mówię, no dobrze, no to ale powiedzcie, co z tym zrobicie? Cisza. Ja mówię, no a może byśmy tak razem, no bo przecież oni tak samo mają i ziemię i pracują jeszcze poza tym, gdzieś tam każdy gdzieś dorabia sobie. Ja mówię, może tak wszyscy by tak ze wsi, z miasta wzięli wolne. Mówię, mój syn, jak była akcja do Warszawy, to potrafił sobie urlop wziąć. No trudno, zamienił się tam z kimś i pojechali do tej Warszawy. A może wszyscy by wzięli chorobowe albo wzięliby urlop i stanęli po stronie, żeby to w Warszawie dziadostwo zobaczyło, że nas jest naprawdę dużo. Może lepiej nie, bo to, a może zwolnią z pracy? I tak cię kiedyś zwolnią z pracy, bo nie będzie pracy, bo już zwalniają. Dobrze, panowie kochani, No, dziękujemy bardzo. wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Panie Piotrze, ja tam na prywatne napiszę taką, mam jedną taką pilną sprawę. Dobrze. Się uśmiechnę do pana Piotra. Dobrze, dziękujemy Ci bardzo za Twoją relację Dziękuję. i do następnego No, razu. trzymajcie się, kochani. Na razie. Na razie. Dobrze, Piotrze, powiedz mi, co sądzisz o najnowszych rozwiązaniach socjalistycznych czy gospodarstwie opiekuńczym? Szok. No, to jest szok, ale to jest, żeby po prostu no, część tych rolników, taka mniej świadoma, nie burzyła się aż tak, no bo w obliczu wywłaszczenia. To jest po prostu metoda małych kroczków, gotowanie żaby, żeby zgodzili się tutaj na dać po prostu jakiś tam złudną nadzieję. Ale państwo wychodzi naprzeciw tobie, Piotrze, zawsze temu rolnikowi. Tak, słuchaj, tak, ty nie możesz tak. spłacać kredytów, nie dajesz rady, my ci pomożemy. Oddaj nam te swoje 100 hektarów, ale będziesz mógł do końca swojego życia już na tym gospodarstwie przeżyć. Tylko... Bo oni doskonale wiedzą, że człowiek przyparty do muru, człowiek, któremu świat się zawalił, no jest zdecydowany na wszystko. Tak jest. I wtedy może być niebezpiecznie dla nich. Więc dlatego tutaj, żeby to ten impet tego oburzenia, który po bankructwie właśnie takich gospodarstw rodzinnych jakoś wyhamować, bo to wiadomo, że to jest takie przejściowe rozwiązanie, no to wprowadzają tego typu idiotyczne pomysły. Ziemia rolników oczywiście będzie już w posiadaniu jakichś tam wielkich korporacji. No i o to chodzi. Więc no, no to jest wyjątkowo perfidne, ale przemyślane. Ale zobacz, jakie to jest sprytne, bo ja podejrzewam, że oni im zostawią własność tego zabudowania, tych gospodarstw takich tutaj wokoło domu, to im zostawią. Na razie zostawią. Tak, no ale może nawet do ich śmierci, przez te 20-30 lat zostaną właścicielami. Tylko potem, tak, za 20-30 lat
jak się obudzą te ich dzieci, które zostaną z tym gospodarstwem, wokół którego nie będą mieli ani hektara pola swojego, no to po co im to gospodarstwo będzie? Jak będą mogli utrzymać? To już wtedy będzie bez do przyjęcia właściwie tak za grosze, czyli już zostanie zero. Wcześniej zostanie oczywiście... No, ja rozmawiałem z jednym rolnikiem znajomym, no to on właśnie powiedział, że też są takie plany, żeby rolnik, powiedzmy, podpisał jakiś kontrakt, że będzie produkował to i to na ściśle określonych zasadach, które to zasady podyktuje jakaś tam korporacja zarządzająca, produkująca żywność w ściśle określony sposób, no i będzie otrzymywał wynagrodzenie, ale będzie jakby, że tak powiem, no wyrobnikiem, tak, tej korporacji, nie będzie właścicielem tej ziemi, czyli tylko będzie ją jako dzierżawił, więc no będzie pracował na tej ziemi, która wcześniej była jego, a którą mu odbiorą. No i o to chodzi. No, globalizm. Ale to jest jakby powielenie schematu pewnego, który się odbywa teraz, jeżeli chodzi o sklepy spożywcze. Bo kiedyś, jeżeli chodzi o sklepy spożywcze, zapamiętamy lata 90., ja przynajmniej, kiedy to wielu, tysiące polskich przedsiębiorców miało swoje sklepiki spożywcze, które funkcjonowały na lokalnych osiedlach czy dzielnicach i to byli mali, drobni polscy przedsiębiorcy. W tym momencie większość ludzi, którzy chce być przedsiębiorcą, mieć swój sklepik, musi pójść na układ z korporacją Żabka czy innym takim i być podwykonawcą i robić ściśle to, co im każą, nie będąc ani właścicielem, ani właściwie nie wiadomo kim, w większości, tak, tylko takim kierownikiem tego. No i na tym się kończy. Tak samo tu będzie. Także to ten sam schemat. Tutaj nie będziesz właścicielem, będziesz chciał być tak zwany, to będzie przedsiębiorca, czyli taki właściwie człowiek, który nie ma nic, a gdzieś czymś tam niby zarządza, ale właściwie nie ma wpływu na nic, bo musi wykonywać według to, co robi, według pewnych norm, wzorców, szkoleń i oczekiwań jakby z góry od korporacji, która idzie tam gdzieś z Warszawy, z Brukseli, czy jeszcze dalej, tak? Także, także tu tak samo w tym rolnictwie będzie. No, myślę, że dosyć szczegółowo to dzisiaj przeanalizowaliśmy, dzięki również naszym widzom. Widzicie, kobieta tu dzwoni do nas, no, która ma swoje dzieci, które zajmują się rolnictwem, ona sama od wielu lat w tym siedzi i widzimy, jak to wygląda, także macie to jak na dłoni. Myślę, że będziemy kończyć, Piotrze, nasz program. Parę spraw dzisiaj przeanalizowaliśmy i do przemyślenia dla was to wszystko. Zastanówmy się. Znaczy my się nie musimy zastanawiać, bo my wiemy, co to wszystko wygląda. Wy również też, ale starajcie się przekonać tych wszystkich ludzi, którzy teraz, których to dotyczy, ci rolnicy, z którymi no, rozmawiamy, z którymi, którym zostawiamy tą wiedzę. Dzielimy się z naszymi przemyśleniami, bo to jest ważne. I myślę, że warto, bo to zawsze buduje te nasze 10%, do którego my zmierzamy. Zdeterminowane, świadome 10%. No bo 50 nigdy nie osiągniemy. Dobrze. Piotrze, no bardzo dziękuję ci za dzisiejszą analizę. Ja również dziękuję tobie. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy za wsparcie naszych współpracowników i współpracownic, którzy nam tutaj pomagają. Pozdrawiamy oczywiście Marzenę z tego miejsca i Kasię, która tutaj też komentuje, i wielu naszych przyjaciół, którzy nam pomagają w tworzeniu tego. Z czym tu się z wami dzielimy. Bardzo serdecznie pozdrawiamy
i do zobaczenia następnym razem. Dziękujemy bardzo. Dobranoc. Dobranoc.